Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. No i moi drodzy, kontynuujemy bycie grabarzem, chowaniem zwłok, no i w sumie tworzeniem własnego imperium handlowego, czy jakkolwiek to można nazwać. No i dobra, co my dzisiaj będziemy sobie robić, bo teoretycznie sam nawet nie wiem. Oprócz tego, że pisaliście komentarze, iż niebieskie pypeczki można zdobyć za pomocą researchu krwi i ogólnie części ciała. To oczywiście sobie raczej dzisiaj zrobimy, o ile mi się uda. Czy ja tam miałem wszystko już zrobione? Zwłok chyba nie ma. Jest tylko kupa. I zwłok chyba nie będzie, no bo z tego co pamiętam, to raczej nie mamy marchewki. Dobra, bierzemy to. Drewno nam się trochę pokończyło już, z tego co widziałem. Ale to weź to umieść, stary. Ty to weź umieść. Przy okazji zrobimy sobie delikatny porządek w tych krzaczorach tutaj, chaszczach. Haszcze. O, dlaczego nie chcesz zbierać? O, dobra, wolisz ściąć drzewo. No dobra, rozumiem to, spoko. Weź te haszcze. O! Oj, w końcu się wzięło ścinanie. Dobra, nie jest źle. Szczerze powiedziawszy, to nie jestem pewien, czy przypadkiem te drzewa jakoś nie odrastają w jakiś sposób. Tak, dokładnie. Ale to myślę, że ogarniemy sobie za chwilę. Znaczy, w sumie, jak to wytniemy w pień, to będziemy wiedzieli, czy odrasta, czy nie odrasta. Wiem tylko, że sporo tego drewna teraz nam się przyda. No i kamyczek też by się przydał. No cały czas mi brakuje czegoś, co by jakoś pasywnie nam tutaj rozwijało tą naszą ekonomię, bo grindu jest tutaj niemiłosiernie dużo. Wykopię to do końca. O, i się przejście ładne zrobiło. Fajnie. Mega fajnie. No i potyczki. Jest spoczy. Dodatkowo myślę, że fajnie by było sobie jakieś jabłonki albo porzeczki może porobić. Może nie byłoby głupie. Może nie byłoby to głupie. Dobra, jakie mamy questy? Bo tam już sobie wycięliśmy wszystko. Inkwizytor. Jaki mamy dzień? Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Tak. Jest dzisiaj Dzień Kobiet. Czekamy na Dzień Mężczyzn. Zdobądź butelkę wina. Przynieś kufel piwa i piasek rzeczny. Właśnie. Bo Mietek tutaj się miał wykąpać chyba. Piasek rzeczny już mamy. Kufel piwa też mamy. To w teorii możemy iść go mieć. Idziemy pocować mu czaszkę. Kurczę, blaszka, jestem czaszka. Mietek, kąpiemy się. Zaczynajmy. Chcesz być czysty jak łza? Po umyciu będę wyglądać jak nowe cacko. Mam się bać, że ktoś będzie chciał mnie ukraść? Nie ma tu nikogo, Mietku. To i dzisiaj jesteś humorzasty, wiesz? Wydaje ci się. Mam ręce pełne roboty. Zaczynajmy. Uważaj na jamę nosową. Jest dość wrażliwa. Jak sobie życzysz, Mietku? Stary zerwał klucz. To było to miejsce. Cudowny zapach. Ale masz delikatne dłonie. Dziękuję. Krystalicznie czysty. Dobra, mamy ten kluczyk. Przynieś klucz Eurykowi. Wreszcie, chciałem sobie uciąć drzemkę. Potrzebowałem czasu, żeby zrobić ten klucz. Szybko, daj mi go. Znalazłeś dziurkę od klucza? Jasne, to zadanie było dziecinnie proste. What? O, ty w dupę. Rany, ale bałagan, co tu się stało? Wszystkie warsztaty są całkiem zniszczone. Zostało kilka stłuczonych butelek piwa i wina. Co mam teraz zrobić? Poważnie, co tu się stało? Już jesteśmy. Może w końcu im powiesz, co się dzieje? Chyba nie mam wyjścia. Słuchaj, jak już mówiłem, mam kłopoty. Ukrywam się, ponieważ popełniłem zbrodnię. Jaką? O,
ma czym się przejmować. Nie ma czym się przejmować. Nikogo nie zabiłem ani nie skrzywdziłem. W dzisiejszych czasach życie w mieście jest niesłychanie trudne, a szczególnie dla niektórych rodzajów przestępców. Musiałem ukraść własne pieniądze, by kupić na czarnym rynku księgę grabarza. Krótko mówiąc, aby uciec i zatrzeć ślady, udawałem trupa przez długi czas. What? Wdzięczność dusz, co? Pokój dusz, co to jest? Jak trafiłeś do miasta? Kiedyś w deszczowy wieczór jakiś sędzia zabrał mnie do swojego domu, mokrego i głodnego. Dzięki niemu miałem dach nad głową i pożywienie. Miał tylko jeden warunek, żebym został jego asystentem. Sędzia miał starą, całkiem wykształconą służącą. Nauczyła mnie pisać i czytać. Właśnie tak zacząłem zajmować się stertą monotonnej papierkowej roboty i ludźmi o różnych charakterach. Dlaczego zdecydowałeś się zbiec z miasta? Wcale tego nie chciałem, ale tak potoczył się mój los. Nigdy bym się nie spodziewał, że biskup był tylko zarozumiałym oszustem. O? Biskup? Oszust? Oszukał mnie na całkiem sporą sumkę. Sprzedałem prawie całe moje mienie. Za ten datek biskup obiecał oczyścić moją duszę z grzechu podczas nabożeństwa w miejscowym kościele. Dostałem jedynie jakąś beznadziejną modlitwę. No i oczywiście Bóg mi wybaczy. Oczyścić twoją duszę z grzechów? Tak. Wiesz, miałem dość mojego nudnego życia. Zacząłem nawet widzieć papierkową robotę i twarze w moich snach. Tyle tawern, tyle walk. Dałem publiczne z napuszonymi dziewczętami. Nudne rozprawy sądowe, niekończące się krzyki, sprzeciwy, bójki. Zawsze bójki. Miałem tego po dziurki w nosie. Wszyscy dźwigamy na barkach nasze grzechy, prawda? Przynajmniej tak myślałem. Ale co było, gdyby ktoś mógł oczyścić się z grzechu? Zaczerpnąć świeżego powietrza i poczuć wolność. Dlaczego tu jesteś? Tak, udało mi się znaleźć na czarnym rynku księgę grabarza. Aby ją zdobyć, musiałem odebrać temu szarlatanowi cały mój majątek. To dość dziwne, że nic nie wiesz o tej księdze, ale niech tak będzie. Nie jestem jedynym grabarzem. Rozumiem, to wyjaśnia, dlaczego wyglądasz na zagubionego. Księga zawiera zapiski o procedurach uzdrowienia duszy z grzechów. Jak to? Nie rozumiem. Z pomocą tych zepsutych warsztatów jest mowa też o uzdrowieniu żywej duszy. A niech to, niektóre strony są wyrwane. W dzisiejszych czasach po prostu nie można nikomu ufać. Może sami to rozpracujemy? Och, to doskonały pomysł. Ta komnata i cała jego zawartość mają należeć do ciebie, a w zamian pomożesz mi rozwiązać mój mały problem. Umowa stoi? Tak, jasne. Co zrobisz potem? Jeszcze nie wiem, ale pewnie muszę tu zostać przez jakiś czas. Dam sobie rękę uciąć, że nadal mnie szukają. Widzisz te drzwi? Tak. Jest tam mały pokój. W nim się schowam. Nie musisz się martwić. Nikt cię tu nie znajdzie. Świetnie. Czekaj, co mam teraz zrobić? Och, spójrz. Tutaj jest napisane, że mamy szukać warsztatu z jakimiś planami. I tak, trzeba posprzątać ten śmietnik. Sądząc po stylu pisania, grabarze to bardzo inteligentne istoty. Z pewnością będziesz wiedzieć, co robić dalej. Cóż to? Ej, Euryku, wiesz co to jest? Nie mam absolutnie pojęcia. Zobaczmy, czy w księdze jest mowa o pudełku. Niewiele. Tylko odrobina pogrubionego tekstu ostrzegającego, by go nie dotykać. Jeszcze bardziej jestem ciekawy, co kryje się w środku. Może naprawdę nie powinniśmy go dotykać? Zapiski w księdze zawsze się sprawdzały. No weź, co nam może się stać? Nie wiem, może jest wypełniona trującymi zarodnikami. Ja, chyba raczej para brudnych starych skarpet. To największe niebezpieczeństwo, jakie nas czeka. Ciekawe.
Nie mogę otworzyć. Może przynieść narzędzia. Poradzimy sobie bez nich. A to boli. Chyba je naprawiłeś. Kim ty, Ulicha, jesteś? Odpowiedz mi to samo. Kim ty, Ulicha, jesteś? Jestem grabarzem, a to jest Euryk, mieszkaniec miasta. To jest były mieszkaniec. A ty... Nie wiem, kim jestem. Nie mam nawet imienia. Urodziłem się w tym lochu z pomocą włosatego grabarza. Skoro nie masz imienia, to ci je nadamy. Co powiesz na RIP-O? Może coś prostszego. Trzeba będzie to za każdym razem powtarzać. Taki mały suchar. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Co powiesz na... Wiem, twoja twarz mówi za siebie. Widzisz brakującą część księgi śmieszkowi. Brakującą część księgi śmieszkowi. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Podoba mi się. Jest zabawne. Domyślam się, że tkwisz w tym pudle od dłuższego czasu. Jak długo? Nie wiem. Na pewno jakieś kilka lat. Na to wygląda. Miło cię poznać, śmieszku. Pójdę sobie. Mam parę rzeczy do zrobienia. Odblokowano nową technikę i otrzymano. Projekt pojemnik dusz pierwszy, bazowy. Projekt warsztat. What the fuck? Spirytualizm. Leczenie spychy. Zdalna kontrola pracy. Pojemnik dusz 2. Ekstraktor dusz. Projekt naścienne krematorium. Odbiornik dusz. Projekt rozgrzeszenie. Rozszerzenie. Wyleczenie z gniewu. Rozszerzenie. Wyleczenie z łakomstwa. Co to kurwa jest? Co to jest? O co chodzi? Dlaczego nie wejdziesz? Czy ja nagle osłabłem? Czy coś jest nie tak z łazem? Czekuj sam. Ledwo drgnie. Nie chcę się przekręcić. Chyba zardzewiało. Co mam teraz zrobić? Czy będziemy musieli wyważyć? Trzeba naoliwić włas. To pewnie by pomogło. Zróbmy to. Dobra, idź po olej, a ja przypilnuję włazu. Mówiłem ci, nie ma tu żywej duszy. Jakoś się tu dostałem, nieprawdaż? Ktoś inny też mógłby przejść. Bez obaw, ruszaj już. Ja zostanę na straży. Euryk, Euryk. I gałganie. Potłuczone szkło. Tego się nie da naprawić. Zobaczymy, co tam tu wdropi. Więcej potłuczonego szkła. Naprawy nie, niestety nie. To? Wymaga techniki, tak myślałem. I same potłuczone szkło. Nie mówię, czy dobrze, czy niedobrze. Ale pierdzielnie posprzątamy. Co my tu możemy robić? Buduj. Pojemnik dusz pierwszy, bazowy. W sumie nie jest to jakieś super trudne do zrobienia. Ja mogę, nie mogę, mogę. Mogę użyć kamyczka. Pod martwym koniem. Ja kupiłem, kupiłem. Mogę ci to oddać już. Daj mu atrament. Świetnie. Atrament to krew poezji. Dobrze to zabrzmiało. Może trzeba by to zapisać. Opowieść, wow. A się uśmiechnął. Teraz mamy już wszystko, co niezbędne. Muszę zacząć pisać swój wiersz dla Panny Wdzięczki. Tyle, że trochę brak mi inspiracji. Każdy poeta zna to uczucie. Muszę zacząć od czegoś prostego. To pozwoli nabrać weny. Jeśli chcesz, mogę napisać ci coś prostego. Za darmo? Właściwie tak. Przynieś mi tylko trochę wina, żebym uzupełnił swoją poetycką energię. Tylko musi być smaczne. Nie zapomnij, że jestem dobrze znanym kilku koneserom poetą. Dobra, wino za opowieść, spoko. Najmniej się pozbyliśmy jednej rzeczy. Klucz grabarza, to możemy sobie, czy nawet musimy to zresearchować, jakby nie patrzeć. Ale ja to bym chciał iść po olej. Musimy iść po olej. Jestem ciekaw, co jest za tym włazem. Ja w ogóle mam pieniądze. 40...
40 kopera, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Dobra. Panie Menelu. Bing dong bing, tak. Olej z nasion. Dawaj. No i jestem spłukany. Jestem spłukany. Ej, ale w sumie jak się używa tych teleportów, to znacznie lepiej to idzie. Znacznie lepiej to idzie. Mamy olej. Otwieramy to. Otwieramy to. Masz. Mam trochę oleju. Na pewno można użyć go do sprawowania włazu. Ma bardzo osobliwy zapach. Pewnie. To zwykły olej. Nie, na pewno nie. Z czymś mi się to kojarzy, ale nie do końca potrafię sobie przypomnieć. Widzisz? Olej zadziałał. Odblokowaliśmy włas. Chodźmy szybko i sprawdźmy, co tam jest. O, no i spoko. O, na wściekłość starożytnych. Co za... Wygląda jakby pijany olbrzym miał ostatnio w życiu plankę. Co robimy? W porządku, możemy rozebrać na kawałki wszystkie zniszczone meble i wymienić je na nowe. Naprawdę pomożesz mi się tu osiedlić? A jeśli w grę wchodzi niewielka nagroda, sprawy potoczą się o wiele łatwiej. Ciężkie czasy. Umowa stoi. Ej, Euryku, wiesz co to jest? Wydaje mi się, że to jakieś starożytne dzieło sztuki. Jest o nim mowa w tych zapiskach. Tak, tutaj. Wykopano je zza kościoła i złożono z kilku kawałków. Ciekawe. Wygląda jak witraż. Moglibyśmy go umieścić w kościele. Jest przepiękny. Jasne. Cieszę się, że ci się podoba. Ale najpierw skończmy naprawiać mój pokój. Potem się tym zajmiemy, dobrze? Napraw. Czy skóry? Dużo. Napraw. No belki, no to nie naprawimy tego. To byśmy mogli, no ale co nam to da? Nic. To byśmy mogli naprawić. Ja chcę witraż, dawaj mnie witraż. Łóżko też, dobra. Na razie pokój. Euryka musi poczekać. Ja z tobą mogę pogadać? Mam do ciebie kilka pytań. Chcesz coś przekąsić, prawda? Czy w takim razie mógłbyś przynieść mi coś pysznego? Dawno nic nie jadłem. Przynieś mi ciasto owocowe, wtedy pogadamy. Czy wy kurwa nie potraficie być bezinteresowni? Wszyscy tylko coś chcą i chcą. Ja nie wiem. Dziady jedne. Dziady. Totalne dziadygi. Dobra. A więc tak. No więc tak, 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 krowę porwał, tak, mamy dużo marchwi. Bardzo mnie to cieszy. Zbieramy, zbieramy. Przy okazji chciałbym się może pozbyć czegoś. Kwiatki mi potrzebne. To możemy zabrać. To mnie też możemy zostawić tutaj. Na razie przynajmniej zostawmy to, na chwilę. Pyk, pyk. No jak ładnie. Raczej tak, musimy temu nicponiowi cały czas dawać marchewki za ciała, tak? No raczej. Tyle dobrze, że tych marchewek na razie, właśnie, dobrze powiedziane, na razie mamy wystarczającą ilość na marchwi. Czyli marchewki będą takie stricte dla nas teraz najważniejsze do sadzenia. Muszę zrobić skórę, to na pewno. Jeszcze trochę tego będzie. No, muszę też poznać jakiś sposób na odzyskiwanie tych nasion, bo jak ja będę je tak non-stop kupował, to coś będzie ciężko. Będzie ciężko cokolwiek ugrać. Dobra. Tu jest kontrabanda, tak? Książka kucharska i czerwone jabłka. Oczywiście zrobimy sobie to, ale to może za chwilę. 50 ciał. Znaczy 55 ciał. W sumie 10 marchewek za jedno ciało, tak? Marchewek na razie mamy sporo. Kotlicików z marchwi, to znaczy my się mamy sporo. I przydałoby się tak, z pewnością porobić trochę tych ławek.
O, to są kotleciki, tylko nie mamy niestety paliwa. Nie mamy paliwka. Opał jest tutaj. Sobie weźmy go. Dobra, gotuj. No kurde, mam 50... O, shit! To od cholery. To od cholery mam tego. Ciasto owocowe. To, żeś sobie normalnie duszku nawymyślał. No i dobra, niech to się ładnie gotuje. To sobie oczywiście odłożymy. To sobie odłożymy. Marchewki może niech na razie zostaną. Odpady rolne. Właśnie musimy się nauczyć w jaki sposób. W jaki sposób możemy kontrolować takie rzeczy właśnie jak odpady. W ogóle co my tutaj mamy do budowy? Czy mamy coś nowego do budowy? Kowadłomy, drewniane kowadło mieliśmy, chyba na nawet mamy. Kozioł mamy, kos zrąbania mamy, pracownia ciesielska mamy, poszerzenie podwórza. Skład kamienia, obrabiarka kamienia, to chyba ostatnio zrobiliśmy. Koło garncarskie. Koło garncarskie też mamy, obrabiarkę kamienia też mamy. Czyli na razie w sumie nie mamy nic do zrobienia tutaj. Idę zobaczyć, co nam było potrzeba do... Do ławek. Do ławeczek. Ławki są teraz priorytetem dla mnie. I się zastanawiam, czy by właśnie nie powymieniać sobie na kamienne rzeczy tutaj tego wszystkiego. Jakość cmentarza zwiększyć. Może by coś mi to dało. Dobra. Skrzynka jest niepotrzebna. Ławka kościelna. Skrzynka też mi się przydała. Potrzebujemy desek i gwoździ. 6 desek, 4 gwoździe. Możemy zrobić jeszcze 3 ławki, ok. Czyli potrzebujemy 18 desek i 12 gwoździ. 18 desek i 12 gwoździ, dobra. To jest do zrobienia. To jest na luzie do zrobienia. Teraz zapomnę zapewne, ale spoko. To jest nic nowego u mnie. 18 desek i 12 gwoździ. Ja sobie cały czas powtarzam. Cały czas powtarzam. 18 desek i 12 gwoździ. Potrzebuję opół. Potrzebuję opół. Nie mamy opołu, prawda? Wiedzieć, co już mamy. Dobra, opół jest do zrobienia pewnie tutaj. A jednak nie. No to sobie zróbmy 18 opołu. No. Tą kurwicę. A, jeden opołek. No i git. No i git. Mamy 5 desek. I potrzebujemy jeszcze 13 sztuk. Nie to, Shiro. 13 mówiłem, tak? I 12 gwoździ. To nie jest dużo. Na luzie. Na luzaczku. Brakuje mi tych niebieskich pypków, naprawdę. Dzisiaj jest dzień kupca chyba. Czy ja miałem jakiś interes do niego? Trawa czkawkowa. Czyżby? Kupiec. Gdzie jest kupiec? Tu jest. Przynieś kupcowi trochę czkawkowej trawy. Dobra, to od razu sobie to zróbmy. I tak jak dobrze pamiętam, postacie, kupiec. Tak, Quake'a. Ale, tak, to jest Quake. Trawa czkawkowa. No, ale weź mi to oddaj. Wziąłem trawę? Wziąłem trawę. Panie kupcu, bo ja zaraz znowu zapomnę o tobie. O, dziękuję. Zjem ją od razu. Cóż za dziwaczny smak. Teraz już w ogóle nie czuję smaku. Zaraz, chwila. Jak to wezmę kęs tego pikantnego ciastka, które mam w kieszeni? Jest bez smaku. Nie czuję zupełnie nic. Coś ty mi dał.
To, co prosiłeś. Czkawkową trawę. O mój Boże, stało się? To klątwa. Dawno temu, gdy byłem młody, usłyszałem, że stratę najważniejszą rzecz w moim życiu. Kto ci to powiedział? Stara wróżbitka. Podróżowałem ze swoją karawaną przez pustynię za północnymi górami. Zatrzymaliśmy się w oazie. Była tam stara kobieta. Wszystko, co mi powiedziała, spełniło się. A teraz jeszcze to. Przykro mi to słyszeć. Ila, znasz jakieś wiedźmy? Nie. Widać, Inkwizytor spalił je wszystkie. Jeśli stara Klotylda wciąż żyje, była już dość stara, gdy ja byłem młodzieniaszkiem. Skoro wciąż żyje, to musi być prawdziwą wiedźmą. Prawdopodobnie znajdziesz ją w centrum zachodniego bagna. Powiedz jej, że kupiec i kapłan, którzy kupowali od niej mikstury miłosne, potrzebują jej pomocy. Na pewno będzie nas pamiętać. Jesteś kapłanem? Nie, mój brat nim był. Nie chcę o tym rozmawiać. No, liczę na ciebie, przyjacielu. Przynieś mi lek na tą klątwę. Na tę klątwę. Zobacz, co da się zrobić. Dobra. To tak w sumie 2 na 10. Trawa czkawkowa, możemy to sprzedać? Nie możemy. I tak w sumie ta trawa nie jest teraz potrzebna. Opowieść. No. 2 na 10. Ukochany dom. O kurczę, ile tego tam się naprodukowało. No, dużo, dużo. Dobra, kotleciki wzięte, 47 kotlecików, no starczy. Starczy, starczy. Starczy, to się strzały wyciąga. Dobra, nie ma jeszcze naszego siołka. 12 gwoździ miałem chyba zrobić, tak? Deski już mamy, 18 desek jak najbardziej. To na razie możemy sobie odłożyć. To też, to też. Te miski w sumie również. Mamy 3 wiary, ej. W teorii możemy się zaraz tam przejść. Dobra, czy w ogóle ja mam gwoździe? Ja mam gwoździe. Nie mam. Dobrze wiedzieć. 40 opału. Narobimy sobie dalej. Tyk 40. I lecimy ze sztabu żelaza. 150, no akurat 14. Dobra, gwoździ mieliśmy mieć 12, ale zrobimy sobie 16. A co tam? Jak to za mało? Zobaczcie, jak przy tym gotowaniu teraz znacznie szybciej przyspiesza, przyspiesza, mocno przyspiesza nasz progres tutaj tego wszystkiego. Jest po prostu wręcz zadziwiające. Dobra, robimy tu ławeczki. To nam akurat 3 wiary troszeczkę doda. Bo to nie tu. To tu. Ławka kościelna, jedna. Druga i trzecia. No i voilà. Co to mam tyle? Jak ja to policzyłem? Ja dobrze liczyłem. 12 gwoździ. Za jedną ławkę. Ja to czasem nie rozumiem sam siebie. Czasem sam siebie nie rozumiem. Dobra. Mamy 2 skóry. Mamy trochę papieru. Możemy sobie zacząć robić researche. Kości. Można rozłożyć na proszek. Ile pypciów! O matko, dziękuję za ten protip. Ja bym pewnie... O Jezu, długo, długo nie ogarnął tego. Ojejku, jakie to jest piękne. Mamy jeszcze jedną wiarę, możemy zresearchować. Dobra. Krew zostaje. Możemy zresearchować tłuszcz. Jak najbardziej. I akurat jeden tłuszczyk będzie spoko. No i teraz to będzie piękne. Badaj. Płyn. I ciało.
I dużo pypciów. 61 pypciów, Boże. Przecież ja jestem bogaty pypciowo. Jestem bogaty pypciowo. Dobra, idziemy po ciało. Późno przyjechało, no ale w miarę, Mówicie również, że w teorii. Tutaj, to co my wycinamy, to jest wszystko losowe, ale zobaczcie, wytnę teraz tłuszcz i ten tłuszcz zabierze jedną czerwoną. No właśnie. Więc jaka jest prawda? Nie wiem. Żeby nie spierdolić tego, proszę. No i zarąbiście. Twoje zwłoki. Fajne ciałko. Fajne ciałeczko. Do zakopania. Wiecie, musimy troszeczkę zadbać o cmentarz. Miejsce pochówku. Widzę, że tutaj w ogóle będzie ciężko cokolwiek ogarnąć, no ale dobra. Nie trzeba ekshumować co po niektóre zwłoki. No i fajnie. To tak, tu możemy sobie kamiennym tym dziadostwem ulepszyć to. W ogóle przydałoby się wszystko na kamienne ulepszyć. To zróbmy to. Bo to zaraz, znaczy może nie zaraz, no bo jednak mamy jeszcze trochę, ale pypki. Techniki, o, nie pypki, techniki. Co my tu możemy zrobić? Teologia. Świeczki by się przydały. Biznes wiary. Dla tych, którzy trudnią się handlem, ale to może za chwilę. Budownictwo. To jest priorytet dla nas, bo musimy tam sobie blokować to. Wszystko. Drewniana belka i projekt piła tarczowa. To muszę mieć. 200 czerwonych poszło. O. Wypalanie. To w mniejszym stopniu. Branżowe sztuki. Wydobycie marmuru. Klejnoty. Najlepszy przyjaciel. Dużo, dużo. Sztaba stali. To jest sztaba żelaza. Dmuchanie szkła. Też nie byłoby to głupie. Bo tego chyba nie mamy. Urodzony kowal. Lubisz pracować z rozgrzanym żelazem. Uderzenie młotka cię odprężają. A po skończonej robocie nie umiesz sobie odmówić wykonaniu paru gwoździ. Też fajne. Dobra. Anatomia. Łagodny rzeźnik. Umiesz pracować z tkanką miękką, co minimalizuje ryzyko błędu chirurgicznego przy ekstrahowaniu części twardych, miękkich. To też byłoby niegłupie. To musimy wziąć. Też jest fajne. Płyny balsamiczne. Płyn po stosowaniu na stole balsamiarskim. Przepraszam, zmienia właściwości ciała. Minus czerwona, minus biała. Plus czerwona i plus biała. Blokuje warsztat kościelny. Destylatory. Dobra, łagodny rzeźnik. To na pewno. To na pewno. 15 pypciów. Niedużo. Niedużo. Że powiedziawszy, to jeszcze rolnictwem sobie rozwinął w jakimś stopniu. Chciałem odchrząknąć. Owady. To też jest ciekawe. Torf. O. Zbieranie pędraków i pryzma kompozytowa. Nie wiem, czemu ja tego nie blokowałem wcześniej. Nie mam pojęcia. Super grzyb. Kogoś naturę i to ze wzajemnością. Możesz uzbierać więcej z małych roślin. To też nie jest głupie. Będę chciał owady z pewnością odblokować. Udomowienie pszczół też jest spoko. Warzelnictwo. To też nie jest głupie. Dobra, robimy to tak i warzelnictwo. No i żeśmy się wypłukali całkowicie z pypciów. We wszystkich prawie. Widzę, że tu już sobie i tak nie możemy więcej nic ulepszyć, chyba. Zielone też już nie. No ale to teraz progres poszedł do góry. Kurde, to by się przydało. No mam jednego pypcia. To by się przydało. No i musimy czekać znów do słoneczka.
Dobra, robimy kolejny stół. I jest to piła tarczowa. Potrzebujemy złożonych części 8 desek. Dwie złożone części i 8 desek. To może zrobić tą jedną? Dobra. I 8 desek tam było potrzeba. Okej. W ogóle dzisiaj jest... Ale wiecie co, ja spartoliłem to trochę. Faktycznie może sobie pypciów trochę odblokowałem, ale nie zresearchowałem klucza. Shit. Dopiero teraz o tym pomyślałem. No cóż, czasem tak bywa. Czasem tak bywa, no nic nie zrobimy już teraz z tym. Pypki wydane, jak widać, nie przyjmują reklamacji. W ogóle musimy iść spać, bo widzę, że coraz bardziej już nam tak, minus 2 nawet się zdarza, że dostajemy energii. To jest chyba właśnie ten debuff tutaj, że więcej tracimy energii. Pi. No i dobra. Energia odzyskana. Śpit akurat. Zapis. Czuję się świeżo, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Ile już mam desek, ile potrzebowałem? Bo już nie pamiętam, kurde, no. Piła to trzeba się jedna deska. Jedna deseczka. Deska raz, proszę. Okej. I piła tarczowa. Dzień dobry, piło tarczowa. Chciałbym ją delikatnie obrócić, mogę? Nie pamiętam, jak się obracało. Łukiem nie, prawym też nie. No nie mówcie, że tego nie mogę. A mogę przenieść coś na przykład? Nie mogę. Oh no. Mogę usunąć. Olipka. Olipka, dobra, usuńmy na pewno to. Nie, nie. I to. Koło garcerskie przeniesiemy gdzieś tutaj. Chyba, że nie da się tego normalnie przenieść po ludzku. Nie powiem, przydałoby się. Przydałoby się. Dobra, trochę tych rzeczorków zostawimy. To nie chcę zostawiać. No, resztę zbierzemy. Zróbmy tą piłę tarczową. Piła tarczowa. Nadal nie mogę? Żartujecie sobie ze mnie teraz. Czemu ja tego nie mogę przenieść? No właśnie, pracownicę ciężką mogę. To jest głupie. Piły tarczowe już nie mogę przemienić. Głupie. Mogę podłużę poszerzyć, ale nie chcę na razie. Na razie nie chcę. Oj, no dobra. To przeniesiemy. To przeniesiemy. Piła tarczowa zmieści się teraz? No zmieści się, dziękuję, łaskawco. I potrzebujemy jeszcze pracownicę sierską tutaj. Może być nawet od tej strony. O tak. Tyle dobrze, że chyba nie tracimy surowców, gdy to kasujemy. Aż się boję zobaczyć, ile będzie potrzeba zasobów na belkę. Ale w sumie nie jest źle. Może będzie gorzej. Naprawdę myślałem, że będzie gorzej. Gitara się ma, pole spięte, brak klienta. Był łokieć pięta, ale mniejsza. Rozłożone części. I drewniana belka, pierwsza, nasza. Nawet trzy pierwsze. Chcę sobie zrobić przejście, bo normalnie nie wyczymię. Bo normalnie nie wyczymię.
Brama jest zamknięta, potrzebuję chyba klucza. No masz klucz, ale go nie chcesz użyć. Nie chcesz go użyć, bo nie masz researchu w nim. Dobra, cztery proste i drewniane kliny. Cztery proste części i drewniane kliny. Pamiętać, zrobić. Będzie łatwe do zrobienia akurat. Tylko deski. To było chyba tu? Nie, to było tu. Dobra, może będziemy mieć nawet te cztery części. No niestety nie. To złożone nie, to jest złom. No i ciało akurat. Już idziemy. Dawaj to. Ciało mam priorytet, bo za nie płacimy. Jakie to ciałko? Co to za ciałeczko? To jest fajne w sumie, więc tak, standardowo krew. Kurde. Nie spartoliłem, więc nie jest źle. No i tłuszczyk też oczywiście. No i znów fajne zwłoki. Fajne zwłoki. Naprawdę. Dzięki temu podniesiemy sobie jakość cmentarza po prostu, jak będziemy takie zwłoki zakopywać. Pochowaj. I gitara. Dwa fajne ciałka. Coś miałem. A, przejście. Miałem zrobić przejście. Bo już je zrobić mogę. Gdzie to jest? Tu jest. No i w końcu mamy normalne przejście. Jezu, jak mi tego brakowało. Tam na dół trzeba zrobić. No i kurde, nie można było tak od razu. Bo tu potrzebujemy dwa aż. Rozumiem, że w ten sam sposób, prawda? Zostawmy. Wiedzę pochówku też, a w sumie nie. Weźmy je razem ze sobą. Tu też kliny i proste części, czyżby? Tak. To w teorii 20 klinów i 8 prostych części. I akurat te belki nam się wszystkie zużyją. Nie mam czasu. Ja mam. Daj mu klucz. No właśnie nie mogę. A może to bez wiedzy jakoś da się ogarnąć, co? To nie jest tu, to jest tu. O ty w dupę węże, instrukcja do klucza. Musisz użyć klucza grabarza wraz z tą instrukcją przy stole badawczym, ale jak? Jak? Jak to zrobić? Gdzie znaleźć instrukcję do klucza? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem. Mam klucz, którego nie mogę użyć. Trochę przykre. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Z mojej strony, dzisiaj przynajmniej. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o zdanie filmu. Gram do waszej oczywiście się widzimy w następnych odcinkach. Z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.